Hej, cześć, siemano, witam was w trzecim odcinku z gry Heroes of the Storm. Dzisiaj będzie szkolenie. Tak, przeszliśmy samouczek 1, samouczek 2, to teraz czas na szkolenie. No i w następnym odcinku, od razu tak wam powiem na wstępie, już będzie normalna rozgrywka z prawdziwymi graczami i już będę jakieś tam postacie próbował skillować. Talenty bohatera umożliwiają dostosowanie jego zdolności i zwiększenie ich mocy. Otwórz okno talentów. Domyślny skrót klawiszowy to N. No, standardowo jak w WoWie. Możesz wybrać jeden z talentów. Naprowadź na niego wskaźnik myszki, aby uzyskać więcej informacji. Okej. Za każdych 6 stronników lub najemników wroga zabitych w pobliżu twojego bohatera otrzymujesz premię do 1 do punktów obrażeń od ataku. Zabicia i asysty bohaterów wroga liczą się jako 2 zabitych stronników. Okej. Weźmy to. Doskonały wybór. Co kilka poziomów otrzymasz do wyboru talent, który ulepszy twojego bohatera i zmieni jego metody walki na polu bitwy. Bohaterowie. No i to jest właśnie cały ten mankament tego Heroes of the Storm. Że tutaj trzeba będzie bardzo dobrze operować talentami podczas gry. Nie ma tak, że ktoś sobie ustawi jakieś talenty i tam od razu ktoś wejdzie na LOL Nexus i podpatrzy, jakie kto ma runki, talenty, zara jakieś kontry i tak dalej, i tak dalej. Czy ja dobrze idę? No dobra. Niech będzie mid. Na topie sobie da sama radę chyba. Tu coś jest, nie wiem co to jest. Bohaterowie ukryci w zaroślach są niewidoczni dla wrogów poza nimi. Bohaterowie stają się widoczni, kiedy wyjdą, albo gdy wróg dotrze tam, gdzie się ukrywają. I Illidan znowu pada jako pierwszy. Polała się pierwsza krew. No właśnie. Znakomite. Drużyny zdobywają doświadczenie zabijając bohaterów, stronników oraz niszcząc budowle. Aby zdobyć doświadczenie, trzeba być w pobliżu wroga w chwili jego śmierci. Okej, zgadza się. Potwierdzam to. Czas wziąć się do roboty. Dobra, tych sobie rozwalimy. Tak się właśnie zastanawiam, jaką pierwszą postacią by tu w ogóle pograć sobie. Oczywiście w odcinku, tak? Bo ja wcześniej już trochę grałem normali, tak nazwijmy, zwykłych rozgrywek. I grałem właśnie tym, jak on się nazywa. Zawsze zapominam. Jak sprawdzić jego imię? Aha, dobra. Reynor, dobra. Reynorem grałem. I jeszcze grałem tym, jak mu tam... Uterem. Wybierz talent, okej. Okresowo wzmacnia ataki podstawowe. Co 10 sekund twój kolejny atak podstawowy zadaje dodatkowe 50% obrażeń. Zwiększa zasięg twoich ataków podstawowych o 20%. Biorę to. Możesz na mnie liczyć. Tam to się przyda zdecydowanie. Normalnie tutaj jest, to właśnie miałem też powiedzieć, tak jak w LoLu, co jest support, top, mid. Brzmi. Tylko jeszcze to jest troszkę inaczej tutaj chyba zrobione. Jeszcze muszę to jakoś dokładniej się zapoznać, ale supporty na pewno są. No tutaj akurat ewidentnie widać, że gram AD Carry. Ta postać raczej dużo życia nie będzie miała. Już widzę, jak strzela z dystansu. Robi się. Doskonała walka. Wieże i forty potrzebują amunicji, aby móc atakować. Jeśli im się skończy, przestaną strzelać do czasu, kiedy ją odnowią. Tylko gdzie jest wskaźnik odnowienia tej amunicji? Chyba nie widać. Dobra, zobaczmy tutaj w ogóle, jak te statystyki wyglądają. Moja drużyna, poziom 7, wroga drużyna. Zabitych 0, suma zabitych 0. Jak 0, jak... Aha, czyli... Nie no, w sumie to bez sensu. Pokaż talenty. Tutaj mogę sobie zobaczyć wszystkich talenty,
Na pierwszym, na czwartym, na siódmym, na dziesiątym, trzynastym, szesnastym i dwudziestym. Okej. Wybieraj talenty od razu, kiedy staną się dostępne. N i zobaczmy. Dodatkowe obrażenia. Odrzuca wrogów na większą odległość. Za każdego zainspirowanego bohatera. Jednak wezmę to. Będę ich dalej odrzucał. I tyle. Kula w łeb! Kula w łeb! Mordercza seria. No właśnie, zero zabitych, zero zabitych. No okej, okay, spoko. Statystyki to jest ok. Zabici, zgony, zniszczenia, czyli damage, damage done taki. Obrażenia, czyli bohaterom. Leczenie, czyli o, nawet se można poukładać. Nieźle. Rekieterzy rządzą. Co tu jeszcze mamy? Udział w punktach doświadczenia, czyli kto... Czyli jednak jest taka farma, ale mimo wszystko jest wszystko wspólne, z tego co widzę, ale można sobie sprawdzić, kto tej farmy najwięcej zdobył dla drużyny. Więc to też jest całkiem spoko. Nie może być aż za bardzo wspólne to wszystko. Zabójczy cios. Bo to by było troszkę głupie. No dobra, Hyperion. No, pasuje w sam raz. Dobra, w sumie to ja bym wrócił. Od świtu do zmierzchu. I napił się magicznej wody. Bo przyda mi się mana. Przygrzej im mat. Nie będę tutaj się bawił. To było całkiem zabawne. Tak, 8 zabitych. Nie ma lekko. Nie ma lekko, jest ciężko. Ale dajemy radę. Grając na boty. Robi się. No chodź. O Jezu, szaman. Chyba to jest szaman z Diablo, o ile się nie mylę. Się ze studni leczenia, albo użyj kamienia powrotu, aby teleportować się do bazy i odnowić manę. Patrzcie, zapomniałem, jak się nazywał ten z Diablo. To chyba nie był szaman. A może szaman? Nie wiem, nie pamiętam, kurde. Chyba szaman. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Dobra, zabity. Wybierz talent. Wybierz talent. Okej. Okay. Wzmacnia twoje ataki podstawowe przeciwko bohaterom. Biorę. I bum! Zdobywam obozowisko. Właśnie, o tych obozowiskach ciągle zapominam. Ciągle o tym zapominam. Pokonaj najemników, aby dołączyli do walki po twojej stronie. Ich obozy mają różne poziomy trudności. Nie atakuj trudniejszych obozów, póki się nie przygotujesz. No, przeżyję. Ej, pomóż mi. Dzięki, Uther. Jesteś mistrzem. Okej, dobra, jeszcze trzeba tutaj chwilę postać. Dobra, ja wiem, co mam robić. Wracam do bazy. Tu jest prawdziwa studnia leczenia. Tu jest moc. Dobra, lecimy. W to mi graj. Przez środek w sumie. W sumie czemu nie? No to już ta rozgrywka trochę dłużej potrwa. Aby w dowolnym momencie wyśrodkować kamerę na bohaterze. Okej, dobra. Ale ogólnie. Rozgrywki trwają chyba tak 20 minut, trochę ponad. Czasem się zdarzy dłuższa. Przynajmniej takie mi się akurat trafiały, jak grałem, więc ciężko mi jest tutaj powiedzieć. Jeszcze za mało gram. Ale raczej nie będzie aż takich długich. Przygrzej im mat. Czas wziąć się do roboty. Jest i Arthas. I kolejny talent. Obezwładnionym celom albo... Okej, okay, większe obrażenia. Za każdy trafiony cel zwiększa się jego szerokość. Zobaczymy, jak to działa w ogóle.
Okej. Czas wziąć się do roboty. Nie wiem czemu, ale uwziąłem się na ich studnie, żeby się nie mogli leczyć. Będzie dobrze. O, już padają na strzał. Zasługuje na medal. Uderz mocno i szybko. I Diablo pada. Masz mało magii. Nabij się ze studni leczenia albo użyj kamienia powrotu, aby teleportować się do bazy. Nie chcę. Nie chcę odnawiać many, po co mi to? Ja ich autoatakiem zabijam wszystkich. Możesz na mnie liczyć. Mam mało many. No i dobra, lecimy z bazą. Okay, Diablo już widzę, że może rzucać. To było całkiem zabawne. Nie ma lekko. Całkiem łatwo. Widzę. O. I zginąłem. Ha! Zabito cię, ale nie przejmuj się. Za chwilkę odrodzisz się w swojej bazie. No może moje boty dadzą radę? Nie dały rady. No nic, to jeszcze raz będziemy musieli polecieć. Mam takie wrażenie, jakbym miał dziwne spadki FPS-ów, ale to tylko takie głupie wrażenie. No jak widzicie, nie ma itemów, nie ma sklepu, nic z tych rzeczy. I zapowiada się naprawdę ciekawie, będzie naprawdę niezła moba. Chyba będzie porównywalna z League of Legends. Naciśnij spację, aby w dowolnym. No może nie aż tak bardzo popularna. Tak. Od świtu do zmierzchu. Patrz jak się ruszyli tutaj. Uderz mocno i szybko. No, 1-3. Chyba nie mam szans. Brzmi nieźle. O, co on? Wróg zabity. Dobra. Kulka życia. O, shit. Ty tu rządzisz. I Diablo. Dobra, ich sobie przejmiemy. I będzie o wiele łatwiej. Zdobywam obozowisko. Dobra. Zdobywamy. No i kończymy. Kończymy ich. Ale możesz temu zaradzić. Użyj kamienia powrotu, aby teleportować się do bazy i stopniowo wyleczyć. Ale nie chcę. Skrót klawiszowy to B. Dobra, te podpowiedzi są naprawdę epickie, ale ja to wszystko już wiem praktycznie. Wybierz talent. Dobra, ostatni już chyba. Teleportować się na niewielką odległość. Dobra, zobaczmy. O! Spoko, tylko już tu widzę jakiegoś smartcasta na tego flesza. Bo nie mam zamiaru klik robić takich. Nie chcę się bawić w klikacza jakiegoś tutaj. Doskonała robota. To osłabienie. Od świtu do zmierzchu. Dobra, bijemy bazę. I teraz już oficjalnie kończymy z nimi. To jakieś sobie wzmocnienia mają. Jeszcze nie wiem jak to działa, ta tarcza na bazie jakoś. No i dobra, wygraliśmy. Dom. Zwycięstwo. Pięknie poszło. Jak wiadomo, to dopiero tutorial. Ale możecie się spodziewać na pewno większej ilości odcinków. W następnym już planuję jakimś bohaterem zagrać. Mamy raz, no. W sumie tak. Nie każdym będzie się dało, bo ich po prostu nie mam, tak?
nie będę mógł każdego przetestować, więc będę grał mniej więcej tymi, co są w rotacji. No i coś tam jakiś będę mógł sobie kupić co jakiś czas. 2000, 7000, 10, wow, trochę drogo. No ale jakoś to pójdzie i spróbuję wypróbować wszystkich bohaterów, zanim wyjdzie normalna wersja beta. Tak więc pamiętajcie, to jest wersja alfa, to jeszcze wszystko może się zmienić. Tak więc mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, no to walnijcie lajka i strzelcie suba. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!